W brodnickim szpitalu trzeci rok z rzędu odbywają praktyki studenci Koła Naukowego Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dwutygodniowy obóz naukowy realizuje tu w tym roku 20 studentów. Obóz przebiega bardzo fajnie. Studenci są bardzo zadowoleni, mogą popracować w szpitalu powiatowym, który standardami nie odbiega od klinik, w których na co dzień pracują, ale mają kontakt z pacjentami z różnych dziedzin interny, ale nie tylko, bo również studenci przybywają na oddziale ginekologii, na oddziale intensywnej terapii, także poznają całą pracę takiego szpitala od podstaw tak naprawdę. Dodatkowo studentom towarzyszą również rezydenci, czyli osoby, które są w trakcie specjalizacji z kardiologii w naszej klinice i opiekują się właśnie studentami po to, żeby pokazać, jak wygląda taka praca nad pacjentem od przyjęcia przez całą hospitalizację aż do wypisu chorego. Mają możliwość zapoznania się z badaniami laboratoryjnymi, z badaniami dodatkowymi, uczą się echo serca również, także bardzo kompleksowe podejście do tego, jak postępować z pacjentem. Jako studenci jesteśmy przyzwyczajeni do zupełnego innego trybu nauki, a tutaj od takiej strony stricte praktycznym w szpitalu powiatowym mamy możliwość zobaczenia, jak wygląda proces leczniczy, w którym bierzemy możliwie czynny udział. Uczestniczymy razem z lekarzami w obchodach, analizujemy badania, sugerujemy, co według nas na tyle, na ile jesteśmy świadomi, mogłoby być wykonane. I omawiamy razem z lekarzami przypadki pacjentów, co jest dla nas bardzo korzystne, bo możemy się nad każdym pochylić, jest chwila na to, żeby się zastanowić. Na rozpoczęcie obozu naukowego nie obyło się także bez wykładów. Jeden z nich wygłosił rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Mirosław Wielgoś, który ceni sobie współpracę z brodnickim szpitalem. No bardzo dobre warunki, piękny szpital, nowoczesny, dobrze wyposażony, bardzo przyjazna kadra, więc myślę, że jest to już trzeci raz, ale pewnie więcej jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że będziemy tutaj nadal mogli być goszczeni i nasi studenci będą mogli korzystać z infrastruktury tego szpitala.